W pierwszej rundzie Pucharu Polski na szczeblu okręgu Oldboje Kolejorza podejmowali inny poznański zespół B-klasowy Odlew. Lechici byli zdecydowanym faworytem tego starcia i wyszli na prowadzenie już w 7 minucie za sprawą Waldemara Przysiudy. 4 minuty później było już 2-0, a na listę strzelców wpisał się Piotr Jacek. Piłka jeszcze odbiła się od poprzeczki po uderzeniu Najtkowskiego, ale Jacek był najsprytniejszy w polu karnym i dobił. Ten strzał było 2-0. W 20 minucie trzecią bramkę dla Kolejorza strzelił Krzysztof Piskuła. Ten sam zawodnik na listę strzelców wpisał się w 28 minucie, po tym jak Przysiuda został sfaulowany w polu karnym. Piskuła ustawił piłkę na 11 metrze i pewnym uderzeniem podwyższył na 4-0. Następnie dwa gole dla Kolejorza strzelił Sławomir Mizgalski. Najpierw w 29 minucie. 27:30. A później w 33 minucie popisał się efektownym lobem. Pod bramkę Jacka Przybylskiego goście zapędzali się rzadko, ale jeden z takich wypadów dał im bramkę w 39 minucie, a gola strzelił Kuliński. Nie była to jednak ostatnia bramka przed przerwą, bowiem w 44 minucie drugiego gola w tym meczu strzelił Waldemar Przysiuda. Do przerwy Lech prowadził 7-1. Po zmianie stron festiwal strzelecki trwał dalej, choć już w zdecydowanie mniejszym wymiarze. W 75 minucie Piskuła zagrał do Dreyera, a ten umieścił piłkę w bramce. W 80 minucie sędzia podyktował drugi rzut karny w tym spotkaniu dla Lecha, po tym jak faulowany w 16 był Mizgalski. Do piłki ustawionej na 11 metrze ponownie podszedł Piskuła i tym skutecznym uderzeniem skompletował hat-tricka. Rozmiary porażki Odlewu w 85 minucie zmniejszył Tomczak i ustalił wynik meczu na 9-2 dla Kolejorza. Mam nadzieję, że zajdziemy w tym roku dalej niż w poprzednim. To nie znaczy, że w zeszłym roku zlekceważyliśmy, ale tak akurat się stało, że część chłopaków nie dojechała i zbyt szybko uważam, że odpadliśmy. Dzisiaj no, pokazaliśmy, że jesteśmy chyba w formie i dalej zajdziemy. Rywal chyba za wysoko poprzeczki mimo wszystko nie zawiesił. Nie zawiesił za wysoko, ale trzeba to uszanować. To są typowi amatorzy. My kiedyś tam powiedzmy wyżej troszeczkę graliśmy i fajnie było się dzisiaj pobawić. Cele wynikowe jakie sobie stawiacie, jeżeli chodzi o tę edycję Pucharu Polski? Jak najwyżej. Tylko tyle.